czwartek 11 listopada w Rybnie odbył się 24 bieg niepodległości. Udział wzięły wszystkie możliwe kategorie wiekowe, od dzieci wspieranych przez rodziców, przez młodzież, dorosłych, a na 80-letnim seniorze kończąc. Jesteśmy na stadionie sportowym w Rybnie. W tej chwili odbywają się biegi związane ze Świętem Niepodległości Polski. W biegu uczestniczą dzieciaczki, jak i dorośli. Każdy ma prawo wstępu na rozpoczęcie, na uroczyste święto. Rozpoczęły dzieciaczki swoim biegiem na tartanie, a potem od 7 roku życia w poszczególnych kategoriach biegły dzieci ze szkół podstawowych, a potem już był bieg główny na 8 km i na 3 km. A jaka trasa? Trasa jest 3 km przewidziane i 8 km, także tutaj jest to również trasa malownicza, przygotowana specjalnie pod biegaczy i zabezpieczana przez, oczywiście przez jednostki służb porządkowych, bo to jest najbardziej tutaj priorytetowe, żeby nikomu się nic nie stało. Także tutaj nad bezpieczeństwem czuwa i policja, i straż pożarna z gminy Rybno, i karetka pogotowia, czy też pani pielęgniarka czuwa na stadionie sportowym. Witamy w Rybnie. Dzisiaj jest uroczystość. Wielka, piękna, Narodowe Święto Niepodległości. Obchodzimy je w pięknej atmosferze w Rybnie. Przed chwilą zakończyła się msza święta w kościele. Teraz jesteśmy na stadionie. Mnóstwo uczestników, mnóstwo ludzi, mnóstwo zawodników. Za chwilę odbędą się pierwsze biegi niepodległości. Jest dużo chętnych. Widać, że są niektórzy wręcz sportowcami, sportowcy, którzy są zawodnikami profesjonalnymi, ale dużo jest ludzi, którzy przychodzą tu, żeby się bawić i żeby to święto czcić. Rok temu nie mieliśmy biegu niepodległości z powodu pandemii. W tej chwili możemy już na spokojnie uczestniczyć w tym biegu na świeżym powietrzu. Jakoś z tą pandemią lepiej lub gorzej sobie dajemy radę. Dzisiaj cieszmy się z odzyskania niepodległości przez nasz kraj w 1918 roku. Cieszmy się każdą chwilą wolności. Wolność nie jest dana raz na zawsze. O nią trzeba się troszczyć, dbać przez kształtowanie naszych dzieci, naszych następców, żeby kultywowali tradycję związaną z polskością, z językiem, z obyczajami. Bez tego nie utrzymamy naszej tożsamości narodowej. W międzyczasie, jak odbywały się biegi, była akcja Przegonić Raka, zorganizowana już po raz 11 przez pana Janusza Kaczmarka. Także wspólnymi siłami cieszymy się, że biegi wspólnie właśnie z akcją Przegonić Raka cieszy się dużą popularnością i dużym zainteresowaniem. Dziękuję bardzo organizatorom tej świetnej imprezy, kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani Hani Bem, strażakom z terenu całej gminy Rybno, którzy pod dowództwem naszego komendanta gminnego, pana Piotra Bojarowskiego, pilnują, abyśmy tu bezpiecznie uczestniczyli w tej uroczystości. Dziękuję starostwu, a szczególnie Januszowi Kaczmarkowi, który co roku organizuje bieg dla seniorów pod tytułem Przegonić Raka. Dziękuję kołom gospodyń i innym stowarzyszeniom, które się organizują w to, które się zaangażowały w organizowanie tej uroczystości. Pogoda, jak i frekwencja podczas 24 biegu niepodległości dopisała, a 3 i 8 kilometrowe trasy nie stanowiły dla biegaczy dużego wyzwania. Dlatego w przyszłych latach odcinki mogą ulec wydłużeniu.